No siema wszystkim, z tej strony Kalo 4 i witam was w jednym z ostatnich już odcinków z gry Biomutant. Tak, z jednym z ostatnich, bo tak naprawdę został nam do pokonania ostatni światożerca. I tak naprawdę nie wiem, ile jeszcze potrwają przygotowania, ale tak myślę, że mniej więcej główną fabułę zamkniemy w dwóch odcinkach. Ewentualnie jak skończymy, to mam też wiadomość do was na fanpage'u. No ale to jeszcze chwilę poczekamy, zobaczymy. I ile jeszcze potrwają poszukiwania, no składanie tych ostatnich części do misji. Dobra, to my lecimy, teraz lecimy do Zium, znajdź ciuch ciucha na końcu linii. Ja miałem poprzednio quest camp poboczny z nim, więc dlatego tu już jest droga naznaczona. Więc nie będziemy musieli się, męczyć tak naprawdę podróżowaniem. No, korzystając z okazji, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, wpadajcie na tego fanpage'a, który oczywiście jest w opisie. No i co, a my lecimy z tym odcinkiem. Odcinek standardowo potrwa 30 minut. Zobaczymy, ile przez te 30 minut zrobimy. Być może odcinek się przedłuży, jeżeli większość rzeczy tak naprawdę porobimy i będziemy walczyć już z ostatnim bossem. Jest przekonany, że tory są zupełnie jak ścieżki, którymi podążamy w życiu. Trzeba pogodzić się z tym, gdzie prowadzą, nawet jeśli to nie my je układaliśmy. Nakrętki łatwo znaleźć na każdej frontowej ciuchci. Wyzwanie stanowi ich demontaż, dlatego ciuch-ciuch cieszy się, że możesz mu w tym pomóc. Mogę spróbować. Wiedział, że to powiesz, tak samo jak wie, dokąd biegną tory. Szybko w sumie. On idzie z nami? A nie, on nie leci z nami. Teraz mam aż 1024 metry. To gdzie my teraz lecimy? Tu jest, ale najbliższy zapis... W sumie nie ma najbliższego zapisu. Możemy udać się główną drogą. I w sumie wyjdzie na to samo. Tutaj przez to bagno niestety nie przejdziemy. Dobra, ciebie w sumie, ty mnie w sumie nie interesujesz. Idziemy tędy. Czyli teraz będziemy brać i podążać torami. No spoko. 1000 metrów, moglibyśmy wezwać wierzchowca, ale... Noc wkrótce. Wiecie co? Lecimy tą trasą, więc czemu nie? Chodź nasz... Nie, chodź nas... Juopalgun... Jakoś tak? Nasz czarnuszek. Szczerbatuś. Chodź, lecimy. Z tobą w sumie trochę szybciej będzie na plecach. Standardowo, jak napotkamy przeciwników, to będziemy z nimi walczyć, ale jak będzie taka sama droga powrotna, no to bez sensu, nie? Wydaje mi się, że już niewiele nam brakuje do max levelu, bo nawet te mobki są na niższych levelach niż my. W ogóle jak wam poleciał ten poniedziałkowy dzień, co? Pochwalcie się w komentarzach. Czy fajnie było, czy nie? Ja standardowo spędziłem w robocie. No i oczywiście musiałem nagrać odcinek, nie ma chuja, nie ma już opierdalania się. Trzeba być w miarę... Jak to się nazywa? Kurwa, jak zwykle wypadło mi to słowo z ust. No chodziło mi, że trzeba być... Dobra, nieważne. Nieważne. Trzeba być... Nieodpowiedzialny, bo to odpowiedzialnego to mi w cholerę jeszcze brakuje. No, bij go. A to nawet nie są. To ten. A z tym takim nie walczyliśmy jeszcze, więc spoko. Boże, ty już nie szko masz atakować. Ja gram jeszcze na tym zepsutym joju. Dopiero po wypłacie kupię tego lepszego. No, bij go. Od tego czasu niestety musimy się przemęczyć. No bij go, czemu? On tak już tak zrywa tą walkę. To tylko draśnięcie. Super efektywnie. Dobra, bij go, bij go. Ty mi nie robisz dużych obrażeń, więc... Ostro. Tylko to, że głupio skaczesz. Ja nie lubię walczyć z takimi mobkami, co tak skaczą. Nie myj się kamy. Dawaj, bij go. A, żaden przeciwnik. Dobra. Oczywiście apteczka nam się przyda. Nie wiadomo, jak będzie trudny ten ostatni światożerca, więc... Musimy się dość mocno uzbroić. No jeszcze 400 metrów nam zostało. Głównymi torami to chwila, moment. Zwróciłem nawet uwagi, który poziom mieli ci przeciwnicy.
Dobra, chyba... O. No dobra, zejdź. Dwudziesty piąty level. My chyba mamy 27 z tego co pamiętam. A zresztą jak wbijemy następny level, to on cię pokaże, który już aktualnie mamy. Boże, to aż ich czterech było. Ogólnie widzę, że tych przeciwników jest coraz więcej na tych obszarach. Nie wiem, czy to jest spowodowane ilością... znaczy posiadanym levelem, czy po prostu ilością różnicy międzypoziomowej. O, to musimy przeskoczyć przez tory. Bez problemu, prawda? Oczywiście. Dobrze, że mamy podwójny skok. Do tego jeszcze mamy tą całą paralotnię, coś takiego. Więc nie jest tak źle. O! Deszczyk, pioruny. Klimacik jest robiony. Kurde, ta gra jest naprawdę ładna. O, tu jakaś wieżyczka. A my mamy do jakiejś podziemi wejść. No to nie będzie nic prostego, mi się wydaje. Znajdź nakrętkę w ciuchcio tunelu. To nakrętkowy ciuchcio tunel. Ciągnie się w nieskończoność. Zaraz zobaczymy. To w nieskończoność. Trzy pewnie ma tory i tyle, nie więcej. O, ale tu coś jest. Czarna skórzana kamizelka, tylko rzadka. Mamy już tak dopicowany nasz sprzęt, że wiecie. Nie musimy się bawić. No trochę tej ciuchci jest. To jest sposób na dostanie się. No dobra, spadamy w dół w takim razie. A, i tu już mam przeciwników. Jakiś uzbrojeni. Nie certolisz się! Już niewiele brakuje. Oj. Dobra, skacz. Tam ktoś nas strzela, no ale to, że nam odnawia życie ogólnie cały czas, to... A nie, to tylko dwóch było. Ten automat mój widocznie strzelał, nawet nie zwróciłem na to uwagi. A to co to jest? Skrzyneczka? Każdy nowy dzień niesie nadzieję. O, moduł zapalający. Okej. A my musimy teraz znaleźć sposób, żeby dostać się tam do góry, ta? Zobaczymy, może tu będzie. O, tu jest jakiś wykolejeniec. Ale nie możemy przejść bokiem. Tam i tak nic nie ma. Czyli gdzieś musimy się udać teraz. Tylko pytanie brzmi gdzie? Tu? O, tu jest coś. Ale tu też jest zawalone. Czyli tędy też nie wyjdziemy. No dobra, następny tunel. A jeszcze jeden? O, tu coś takiego jest, widzę. Czyżbym musiał użyć... Piąchy? A zmienimy na piąchę. Piącha była tu. I mamy... Nie ten przycisk. Ten też nie. Gdzie jest ta nasza piącha? Pociski? Tu są pociski. Ej, nasza piącha gdzieś znikła. Chyba, że... Aha, dobra, ty se wstrzykłeś tutaj. Paskę. No za wysoko to ty tutaj nie poskaczesz. No ale to musi być tam, prawda? Dobra, już, starczy. Mogę zniszczyć tego grzyba? Dobra, wejdź. Dobra, to w takim razie wejdźmy w ekwipunek. Gdzie jest nasza postać? Masz 14 punktów psionicznych. Już nie mam w sobie ładować, szczerze. Nie tutaj. Sprzęt. I dobra. Wolna ręka. Mamy przecież. Więc nie wiem, czemu nam to nie wykazało. I cyk. No nie, nawet nie gadajcie. A, pod tym przyciskiem było. Czyli to też nie tutaj. No dobra. A mogę w górę... Aha, dobra. Tu i tak nic nie ma, więc... Dobra. Czyli to gdzieś tutaj w takim razie. A, no tu są schody. No tak, a ja oczywiście Olek próbował najgorszą możliwą drogą przejść. Jakżeby inaczej. No, apteczki. Dobra. Tu są drzwi.
Idziemy od razu do celu, nie bawimy się z przeszukiwaniem. O kurde. To się nazywa doładowanie. Dobrze wycelowane. O, to jest bio tego. Biopunkty. A biopunkty nam się przydadzą. To akurat możemy ładować ile chcemy. Jest tyle obszarów zakaźnych, że... Aby... No... I go, czemu go nie chcesz bić? Ja się nie dziwię, że ten joy ma dosyć, jak ja tak po prostu wciskam te klawisze. Okej, padłeś. Przeciwnikiem to ty... Strasznie dziś jasno. Przeciwnikiem to ty jakimś strasznym nie byłeś, ale... Trochę czasu na ciebie jednak zmarnowaliśmy, dobra. Tu, o, tu jest jakiś łup, no. O, legendarny. To jest rękojeść. Okej, tu nic nie ma. Tu jest jeszcze coś legendarnego, widzę. Znaczy, jako super łup oczywiście, bo... No Jezus, dwa razy to samo. Dobra, nie było warto. Okej, tu już przeciwników słyszę. A rzeczywiście... Zniszczymy to działko. To nie jest chyba żadna rasa, z tego co pamiętam. Tak w plemie żadne nie wyglądało. Jacyś tacy, nie wiem. No, dawaj. Przy ścianie się przygwoździłeś i myślisz, że jest spoko. No bij go. Ojojojoj. No denerwujesz mnie, spadaj na dół. Dobra, musieliśmy trochę oszukać grę. W sumie oni też nas oszukiwali. Dobra, tu nic nie ma, możemy lecieć dalej. Tu jest kolejny tylko wieszak. Boże, wieszak. Ach, już. Kurwa, jak ja mam zasób słów. Ja chcę coś powiedzieć, o tak straszny zasób słów. O, 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 u góry. Okej. I teraz tu? I tu jest to, co szukaliśmy. Ale my musimy najpierw podpalić pociąg. Na szczęście te zagadki są łatwe. Okej. Teraz tak. Ustawimy tak. Ta przekładnia. Może chyba... Tak być? No nie może tak być. Tak? No w sumie tak, okej. Okay. Tu jest okej. Okay. Jeszcze to tylko tą trzeba poprawić, okej. Okay. No to już była trochę trudniejsza zagadka, no ale bez problemu, jak widzicie, daliśmy sobie radę. Okej, okay, otwiera się nam specjalne wrota. My do tych wrót już nie byliśmy. Coś zebraliśmy i teraz mam wrócić do ciuch-ciucha. Dobra, to my po prostu się tepniemy tam, bo to szkoda czasu. No, nie możesz, muszę najpierw wyjść z tego tunelu. Okej. Okay. Wyjdziemy z tego tunelu i się tepniemy, nie będziemy walczyć ponownie z tymi mobkami po drodze. Okej, okay. I światełko. O Jezu, jak to jest wszystko żywe. Dobra, mapka. Przenosimy się, chodź tu. Okej, okay, biomutant. Ja sobie w wolnej chwili zajaram teraz. Nie wiem, czy to będzie słychać, czy nie na nagraniu. Mam nadzieję, że nie było słychać. Dobra. Nocą witam cię, ciuch-ciuchu. Mam zebrany dla ciebie sprzęt. Ciuch-ciuch wiedział, że sobie poradzisz. Jeśli ktoś zatrzymuje się na twojej stacji, ma ku temu dobry powód. Rozumie jednak, że nikt nie oliwi cudzych torów za darmo. Chętnie odda ci swój zapasowy smarprysk. Świetnie sprawdzi się do ruszenia czegokolwiek, co utknęło. Bezpiecznie schował go w swoim wózku. Gdzie on jest? Jest na wozie. Chcę mieć go pod ręką. Jeśli stanie się coś niedobrego, będzie mało czasu na działanie. Ciuch-ciuch mówi, że przyda ci się smarprysk. To wszechstronne narzędzie pochodzące z przeszłodni. Ostatnie tego typu, nie daj mu się marnować.
kłopotu? Jest przekonany, że dobrze go wykorzystasz. Trafisz na wiele zatkanych rzeczy, wymagających dobrego smarowania, by je otworzyć. Brzmi cudownie. Nie, brzmi uczciwie, kurwa. Byłoby fajnie, jak brzmi cudownie. Jesteś na właściwym torze. Okej. Okay. Ciuch-ciuch mówi, że nie może się doczekać, by opuścić to miejsce. Dobrze, ale nie mogę pozostać dłużej. Mówi, że zobaczycie się później. Pewnie tak, pojedziemy teraz mu tą część. A nie, ta część jest tu. Okej, interakcja. O, chciałem zobaczyć. Smart prysk. Okej. Nie wróć do ciuchciu, o Boże. Dawno mnie nie widziałeś, co? Nie musisz martwić się rozwalaniem skrzynki. Ciuch-ciuchowi i tak już się nie przyda. Ciuch-ciuch bardzo chce pomagać innym, tak jak ty pomagasz jemu. Ja bym go wziął na statek. Że za waszym spotkaniem stało coś istotnego. Czasami niewłaściwy pociąg zabiera cię we właściwe miejsce. Uważa, że masz w sobie to coś, co pozwala dokonywać zmian. Sam był tego świadkiem. Wierzysz w przeznaczenie? Mówi, że los jest jak tory. Prowadzi w określone miejsce i jeśli chce się dotrzeć gdziekolwiek, można mu się opierać tylko do czasu. Te dialogi są za długie dla mnie. Cieszę się, że udało ci się znaleźć Arkę. Wyobraź sobie, o ile szybsza jest od ciuchci i nie potrzebuje żadnych torów. Nie wiem, czy jest szybsza, ale na pewno mogę polecieć wszędzie. Nie potrzebuje torów, dróg, a tylko powietrza. No wezmę cię. Od końca świata, który pochłonie też ciuchcie, fajnie jest pomyśleć o tym, w jakie miejsca możecie zabrać Arka. Cieszy się, widząc, że Arka jest w twoich rękach. Wie, że trochę taki Dupoli z niego. Wspaniałe miejsca i zrobisz dużo dobrego. Czy zrobię dużo dobrego? Tego to ja sam nie wiem. No wezmę ciebie. Mamy okazję. Zaproponuj komuś, miejsce. Co? Nie potrzebujesz nikogo poza sobą. No i mną rzecz jasna. Jeśli Dobra, te komentarze usłyszeliśmy milion razy, bo oni mówią w kółko to samo. Jak całe życie spędził na torach, chętnie ruszy z tobą na podbój nieba. Tylko spakuje bagaż i jest gotów do drogi. Mamy tylko dwóch, z tego co pamiętam. Tylko już nie pamiętam kogo jako pierwszego. Gotów, by się spakować i opuścić to miejsce. A pokaż co tam masz. No w sumie ty nic dobrego raczej nie będziesz miał, no. Dobra. Arka, czyli jeszcze muszę zdecydować, kto trafi na tą Arkę, tak? Czy kto tu jest? Zium. Wróć do Ziuma. No do niego też wrócimy. No w sumie jeszcze dwa miejsca mam na statku, nie? Tylko, że to też nie jest takie proste wybrać pomiędzy tymi wszystkimi. Ja bym wolał poznać najpierw wszystkich bohaterów i dopiero wtedy podjąć decyzję. Chciałbym wziąć na pewno przyjaciela wcześniej, z dzieciństwa, takiego jednego, gdzie była walka w sumie z tym drugim światożercą, czyli Alabosem, no ale on nam odmówił, więc też nie wszyscy przyjmują nasze propozycje. Na razie musimy wrócić do tego poprzedniego ziomka, więc idziemy do Ziuma. Ziom jest akurat tu. Zobaczymy, co on będzie chciał konkretnie, nie? Bo jak widzicie, samo pryskowanie. A tam to też była Arka, czyli jeszcze będziemy mieli prawo wyboru, kto na pewno skakuje. Chociaż wiecie co? Zrobimy na tej zasadzie. Ja wybiorę trzech pierwszych, a wy po prostu zdecydujcie, kto jako czwarty idzie. Zrobimy na fanpage'u tak jakby ankietę i po prostu na tej ankiecie na Facebooku zdecydujecie, który z wymienionych bohaterów ja tam napiszę, chcecie, aby trafił na tą Arkę. Naszego oktobusa chce wziąć, nie? Zium mówi, że póki ośmionuk nie zostanie odpowiednio uzbrojony, nie ma mowy o posłaniu go przeciwko puchciowi mętniakowi. Amunicja? Wie, że potrzebujesz czegoś mocnego, co zrobi solidną dziurę w pancerzu, a najlepiej w głowie.
Ogniobłyski nadadzą się do tego idealnie. Mówi, że jego stary przyjaciel Boom tworzy różne bombowe rzeczy. Krążą plotki, że kilka ogniobłysków Booma gdzieś mu się zapodziało i można je odnaleźć. Tylko gdzie? Musisz wypatrywać fajerwerków na horyzoncie. Jeśli wykażesz się szybkością, może uda ci się jakieś złapać, zanim je odpalą. Dobra, gdzie mogę je znaleźć? Boom nazwał to miejsce Click Piff Puff. Może i brzmi głupkowato, ale to dobra nazwa. Piff Piff Puff Puff. Zważywszy na fakt, że większość ogniobłysków to stare jak dawno świat ślepaki. Okej. Ile tam jest drogi? 1000 metrów. Zobaczmy, gdzie nas teraz prowadzi. O, no dobra, to już trzeba niestety dojść z buta. Ale co tam dla nas? To jest tylko 1000 metrów. Przed chwilą też pokonywaliśmy odległość 1000 metrów. Więc aż tak strasznie nie będzie. Zobaczymy, ile nam to też zajmie. Bo wydaje mi się, że już następny odcinek to po prostu będzie walka z ostatnim światożercą. Więc zadbaj o nią. A my tutaj lecimy. Na skróty, bo to wiecie, szkoda czasu. Ile razy będziemy się bić z tymi samymi mobami, nie? Dobra, ale mógłbyś tak trochę przyspieszyć, ziomuś. Liściogrubie. Okej, tu jest rzeka, no to... Okej, już słyszę mobki, będziemy musieli walczyć zaraz. No. No chodź. Aha, z tymi mam walczyć, ja już chciałem tych atakować. Ej, nawet ładnie biją. Przez tą trawę też ich praktycznie nie widać. Było, że lewa ręka jest dominującą w broni, a ja nie pamiętam, którą broń mam dokładnie w której ręce włożoną. No bij go, lej go, bij, szybciej. No, gdzie mi skaczesz po drzewach, majster? Zdychaj. Nice. Szybko poszło. No, jeszcze nam troszkę do levela brakuje, no ale... My też już teraz na siłę się nie staramy wbić. Okej, tu mamy jakąś bramę, czyli idziemy do kolejnego obszaru. Mamy 600 metrów. Tu chyba była jakaś wioska. O, ale też mamy przeciwników dodatkowo. O, 31 level. No to już jest ciekawy level do pokonania. Co byś temu oparł? O, ale tu też nasi są. Ajajaj, żebyś tam nie spadł. Dobrze, że w ostatniej chwili się obudziłem. Widzę, ogień na nich nie działa, ale prąd tak. Okej. Jeszcze ten został. Tamten spadł z klifu, więc raczej już tutaj do nas nie wróci. Chyba, że się mylę i właśnie ten, który tam teraz był, to był ten, co spadł. Nie, to jest jakiś inny. Dużo ich jest ogólnie. To jest chyba jakiś inny. Dobra. Ej, nie skacz tak. Jeśli ty teraz do wody nie spadł. Dzień oznacza odliczanie do nastania nocy. Boom fabryce, czyli do jakiejś fabryki pirotechnicznej wchodzimy. Pirotechnicznej. Jak coś to mi poprawcie, bo czasami ja mogę bzdury pierdolić i w ogóle nie o to chodzi. No ale tak mi się wydaje, że się właśnie takie, że to jest właśnie pirotechnika, nie? Takie elementy wybuchowe i tak dalej. Ja też, pamiętajcie, nie jestem geniuszem. A często mi zauważyłem, że brakuje słów, jak chcę coś powiedzieć ważnego. Dobra. Nie mam żadnego znaku, żeby usikać nawet, naprawdę? Trochę to boli, bo jednak ścieżkę dość potężną musimy pokonać. Dobra, no tu nas prowadziło. Więc tu jest obszar zarażonych? Nie.
Na ten most musimy wleźć. Trochę boczną drogę wybraliśmy, co prawda. Okej, tu jest główna droga. My tutaj byliśmy wcześniej. My tutaj byliśmy, jak robiliśmy poboczniaki. Z tego, co widzę. Ja nie wiem, czy my nie idziemy do tej teraz zimowej. Ogólnie. No a ta zimowa miała bardzo fajny klimacik. Na razie to musimy przejść przez tą długą autostradę. Autostradę, most. W sumie dwupasmówka mogła kiedyś robić za... autostradę. Dobra. No jesteśmy już prawie na miejscu. Stało nam jeszcze raptem 50 metrów. To boom fabryka, w której Toxanol produkował różne wybuchowe rzeczy, póki nie wystrzeliły mu prosto w twarz. No to będą przeciwnicy, już to czuję. O luju! Ten akurat robot jest niebezpieczny w cholerę. Oni są takimi strażnikami tej fabryki. Dobrze, zaciąłeś się. Trochę obrażeń ci się przyda. No, bij go, bij. O, niewiele już zostało, jeszcze trochę. Oj, z tymi to nie chciałbym się tak bić cały czas. Skurczybyństwo jest cholernie mocne. Biliśmy level? Jeszcze nie, jeszcze trochę. Zobaczymy, czy mam 27 level, tak jak mówiłem, czy nie. Tego jest najbardziej ciekawy. O, tu mamy jeszcze... Drzazgozłom świetnie nadaje się do budowania rzeczy. No i tu jest właśnie nasza fabryka. Tylko jak zwykle nie możemy się dostać normalnym przejściem. Musimy iść gdzieś naokoło i pokazuje nam tutaj to miejsce. Czyli znowu będziemy przez jakieś podziemia przechodzić, z tego co rozumiem. Czy to też jest zablokowane? A tu jest droga. Jak zwykle. O! No dobra, musimy ciebie pokonać niestety, ziomek. Nie jesteś ciężki, więc... No ała, ała, dobra. Przepraszam, jednak jesteś trochę silny. Okej, ja mam teraz rozumiem, że wlecić tam się... Tym czy nie? Nie muszę tym kierować. Nie, nie muszę, to samo leci. Ja czuję wibrację na Joyu. Nas też trochę wyjumało. Dobra. Mamy fajerwerki. Niewystrzelony ogniobłysk. Lepiej go złap, zanim się odpali. Jak ja mam go łapać? Aha, tym. Najlepiej to tu stać i czekać, aż samo podleci. Tak. Jeszcze jedno. No, strzelaj. Gdzie jest ten ogniobłysk? A już mamy te trzy, dobra. No dobra, moi drodzy, myślę, że będziemy kończyć odcinek. Powrócimy jeszcze tylko tutaj do tego ziomusia naszego. On się nazywa Zium, ja go nazwę Ziomek. O wiele łatwiej. No co, pogadamy, że zebraliśmy to, co chciał, uzbroi. No i będziemy już przygotowani na walkę z ostatnim bossem, nie? Zobaczymy, czy jeszcze nas gra zaskoczy, czy po prostu to będzie tak naprawdę koniec gry. Opowieść będzie się toczyć, póki ktoś będzie jej słuchał. No, no bo nie oszukujmy się, ale gra zrobiła się w pewnym momencie strasznie liniowa. I fajne były na przykład zbieranie tych rzeczy i tak dalej. Ale uważam, że w pewnym momencie poboczniaki o wiele lepiej się sprawdzały niż misje główne. Dobra, chodź nasz oktobusie z ziomusiu. Majstrujesz? Montujesz w sumie. Ale zamontowałeś. Ogniobłyski dają kopa, lecz najpierw trzeba dobrze wycelować. Teraz przynajmniej będziesz mieć możliwość zranienia puchcia mętniaka tak, by go zabolało. Ua, dobra. A czy ośmionu wytrzyma?
Ma taką nadzieję, ponieważ plan B, a właściwie plan C, nie istnieje. Przedawniony nazwał to planem B. Plan A miał na celu zaatakowanie światożerców pieszo, albo jak w tym przypadku z płetwami. Okazuje się, że nurkowanie było kiepskim pomysłem. To dajesz nas na pewną śmierć w sobie, nie? Pracował nad kolejnym działem, jednak zamiast ogniobłysków wypluwa ono głupoki. Łuskowate i rozpraszające każdego, kto ma zaburzenia łaknienia. Puchcią mętniak im się nie oprze. Zdaje się, że najlepszym sposobem na znalezienie głupoków będzie udanie się do skrzelka. Ma on naturalny sonar i wie, gdzie lubią śmigać głupoki. Oznacza to, że musisz odwiedzić skrzelka w Bulbodnie. Okay. Gdy się z nim spotkasz, wskaże ci, gdzie znaleźć głupoki. Okej. Okay. A powiedz mi o skrzelku. Jakaś ryba czy coś? Kiedyś prowadził sklepik zoologiczny z głupokami. Jednak odkąd tak trudno je znaleźć, skupił się na zwiększeniu ich populacji zamiast na sprzedaży. Okej. Okay. Czyli co, wygląda na to, że to jeszcze nie jest koniec zbierania rzeczy, ja już myślałem. I on jest w sumie tutaj, więc myślę, że to w następnym odcinku załatwimy. A na razie dziękuję wam bardzo za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli oczywiście odcinek się wam spodobał, to zostawcie suba na kanale, zostawcie lajka. No i też wpadnijcie na nasz fanpage na Facebooku, gdzie tam większość rzeczy jest zawsze brana i to się nazywa. Większość rzeczy jest opisana o jakichś zmianach, ewentualnych spóźnieniach itp. Chcę ogólnie zrobić na fanpage'u teraz tą całą, jak to się nazywa, ankietę. Żebyście to wy wybrali, kto ma być czwartym pasażerem na Arce. Bo trzeciego już chyba mam. Zobaczymy tylko, czy się oczywiście zgodzi. No i dobra. Na razie, trzymajcie się. Baju!